Zapraszam Was na streszczenie wydarzeń, które towarzyszą wydaniu dodatku The Brothers' War. Z początku miałem potężne obawy co do tej historii i zapowiedzianej zabawy czasem, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mało tego, bardzo lubię ten moment, kiedy pieczołowicie zbierane elementy układanki, które pojawiały się już od kilku lat, zaczynają wskakiwać na swoje miejsce. Przygotowania do podboju Multiverse idą pełną parą, a Gatewatch robi co może, by powstrzymać Phyrexian. Jeśli jesteście ciekawi, po co Teferi zabrał Moon Silverki z Innistradu, albo co Vorin Kleck zrobił na Kaldheimie, to zapnijcie pasy i posłuchajcie. Historia opowiedziana przy okazji Brothers War ponownie została podzielona na wątek główny i tak zwane side stories, ale chyba po raz pierwszy nie zgadzam się z tym rozgraniczeniem. Opowiem Wam całość na swój sposób w dwóch odcinkach, który moim zdaniem lepiej oddaje chronologię tego, co się tutaj właściwie dzieje. Na wstępie też zaznaczę, że tak jak Dominaria United była straszną kupą, tak to, co dostajemy w Brothers War, jest bardzo dobre. Ba, jednym z współautorów jest sam Jeff Grubb, który jest autorem oryginalnej książki z 1998 roku. Mało tego, spodziewałbym się fajerwerków, starć Urzy z Miszrą, a dostajemy kawałki solidnych historii pokazanych z perspektywy zwykłych ludzi, biorących udział w tym epickim konflikcie. Sami bracia pojawiają się dosłownie na moment i nie są jakoś specjalnie ważni dla opowieści. No dobrze, przejdźmy jednak do konkretów i teraźniejszości. Dominaria United zakończyła się niemal zupełną porażką nowej koalicji. Jaya zginęła, a Ayani jako Sleeper Agent porwał Karna i Silex i przeniósł się razem z Sheoldred na nową Phyrexię. Manarik został zniszczony, no i na tą chwilę Phyrexia jeszcze nie dysponuje technologią ani magią umożliwiającą podróżowanie między planami, ale myślę, że to już tylko i wyłącznie kwestia czasu. No i mają w swojej drużynie Tezzereta, który od czasów intrygi Bolasa ma wbudowany w siebie planar portal. Co ważne, okazuje się, że ów portal nie tylko nadwyręża tych, którzy przez niego przechodzą, ale również kontrolującego go wędrowca z Alary. Portal dosłownie zżera go od środka i to jest też powodem, dla którego służą Phyrexianom. Tezzeret włada Ethereum. Jego ramię jest z niego zrobione, nie jest ono jednak w stanie utrzymać portalu. Istnieje jednak inny, unikalny dla Multiverse metal, który pozwoliłby mu przetrwać. Darksteel. I to właśnie o to gra Tezzeret, któremu obiecano nowe, niezniszczalne ciało. Jeszcze Nicole Bolas zaszczepił go jakoś przeciw phyrexiańskiemu olejowi, więc dodatek niezniszczalnego ciała sprawiłby, że Tezzeret mógłby wreszcie stać się wolny, a zgodnie z jego własną teorią, Multiverse jest tak duże, że i tak zdołałby gdzieś tej wolności poużywać, nawet jeśli reszta znalazłaby się pod kontrolą Phyrexia. Spotykamy go w momencie, w którym zostaje zmuszony do przyglądania się procesowi rozbierania Karna na części. Ojciec maszyn wrócił do swojego tworu, jakim jest nowa Phyrexia, i poddano go procesowi, który miał zapobiec jakiejkolwiek próbie ucieczki. Kiedy już go rozczłonkowano, Tezzeret został poproszony o dostarczenie go do samej Elesh Nord. Wędrowiec ewidentnie nie jest zachwycony sposobem, w jaki traktują go Phyrexianie, ale jest gotów zagryźć zęby. Po drodze jednak, z pomocą głowy Karna, który jest cały czas świadomy, ale niezbyt skory do rozmowy, odwiedza w sekrecie Panoptikon, chcąc podejrzeć, co też szykuje dla niego Elesh. Przypominam, że mówimy o miejscu, w którym poprzednio urzędował Memnarch, kiedy jeszcze rządził Mirrodinem, a z którego miał możliwość podglądania dowolnego miejsca na tym planie. Niestety, oko nie jest w stanie przebić się do serca planu i pokazać, co knuje biała pretorka. Drugą strefą, gdzie nie sięga, jest siedziba zbuntowanego pretora Urabraska. I tu dowiadujemy się, że obawy Tezzereta o to, co może go czekać w samym sercu Mykosyntu, nie są zupełnie bezpodstawne, bo nasz były sługa Bolasa gra na dwa fronty. To on był tajemniczym osobnikiem, który zlecił Kai polowanie na Vorin Kleksa na Kaldheimie. To również on wspierał Urabraska badającego Halo na Kapenie. Przy okazji dowiadujemy się, że mimo iż w zasadzie cała nowa Phyrexia aż roi się od armii czekającej na desant na Multiverse, to jednak gdzieś tam nadal czają się niedobitki oryginalnych Miran, którymi zdaje się przewodzić nie kto inny jak Koff. A więc nasz czerwony wędrowiec nadal żyje i ma się względnie dobrze, przygotowując się do ataku.
Ostatecznie, nie mając innego wyboru, Tezeret udaje się do Elesz, przekazuje jej Karna i oczekuje, że ta wreszcie przekaże mu jego nagrodę, na którą tak długo pracował. Porcelanowa pretorka jednak zamiast zrealizować swoją obietnicę, wydaje mu kolejne rozkazy. Ma udać się na Dominarię, przejąć tam dowodzenie oraz zbadać i powstrzymać grupę wędrowców, która szykuje się tam do stawienia jakiegoś rodzaju oporu. Tezeret się wścieka i uświadamia, że Fryksjanie nigdy nie dotrzymają swojej obietnicy. Tak długo jak będzie przydatny, tak długo będą go wykorzystywać i wydawać mu polecenia, a potem wyrzucą na śmietnik historii. Nigdy nie będzie wolny. Ale to oznacza, że jego podwójna gra ma znacznie więcej sensu. Nasz wędrowiec z dreadami zawsze potrafił jakoś przetrwać. Udał się więc na Dominarię, gdzie Rona dowodziła siłami, które przetrwały atak na Manarik i przegrupowywała swoje wojska. Elesz tymczasem znęcała się nad Karnem, no i nie wspomniałbym o najważniejszym. W tym momencie bowiem dowiadujemy się, w jaki sposób Fryksjanie zamierzają podbić całe Multiverse. Jak pamiętacie, Kaldheim to tak naprawdę kilka mniejszych planów, które połączone są ze sobą drzewem, a poruszanie się między nimi możliwe jest jedynie na specjalnych warunkach po jego gałęziach. A co gdyby wyhodować własne drzewo, które sięgałoby między plany i pozwoliłoby Fryksjanom przemieszczać się swobodnie po całym Multiverse? Właśnie po to Vorinclex udał się na Kaldheim i wykradł substancję, która pozwoliła wyhodować takie właśnie drzewo. W połączeniu z fryksjańskim olejem powstał twór, który ma pozwolić podbić im wszystkie znane nam plany. Podejrzewam, że pierwotnie miała to być niespodzianka i efekt zaskoczenia miał zapewnić im pełen sukces, jednak Gatewatch nie śpi i przygotowuje obronę zakrojoną na bardzo szeroką skalę. Jace oraz jego towarzysze rozsyłają wici po wszystkich znanych sobie planach, organizują siły i wojska gotowe przeciwstawić się czarnemu olejowi. Zbierają również szeregi wędrowców. Część z nich miała bronić poszczególnych planów, reszta miała dokonać bezpośredniego ataku na nową Fryksję. Zapowiada się bardzo ciekawie i epicko, na miarę War of the Spark. W skład grupy uderzeniowej wejście miała Vraska, Jace, Nissa, Elspeth, The Wanderer, Kaito, Kaya, ale i Tyvel, Vivien, Nahiri czy nawet Luka. Wśród imion obrońców, o ile dobrze zrozumiałem, mamy Sorina, Chandrę, Sahili, Lilianę, Arlin i tak dalej. Poziom epickości przekracza wszystkie granice. Myślę, że warto też wspomnieć, że jedno z opowiadań poświęcone Elspeth przetykane jest fragmentami listu, jaki Ashiok pisze do Elżbiety, dziękując jej za fantastyczne doświadczenia, jakie mu zapewniła. Wspomina w nim Daxosa i jego sny, Kalixa, którego największym koszmarem jest to, że kiedy wreszcie dopadnie Elspeth i wypełni powód swojego istnienia, zgodnie z zamiarem Krupix, przestanie istnieć. Czy wreszcie najpiękniejsze z koszmarów, jakich doświadcza, czyli te, które zsyła na Elesz Norn, której największą obawą jest właśnie Elspeth. Wróćmy jednak do tego, jak wygląda plan na pokonanie Fryksjan. Karn chciał użyć do tego Silexu, ale ten, jak i cała masa innych artefaktów, wpadła już w ich łapy. Natomiast dzięki planom i notatkom znalezionym w Koilos, Sahili zdołała stworzyć idealną kopię. Kopia powinna zadziałać w ten sam sposób, który stał się finałem Wojny Braci, a który sprowadził zagładę na całą wyspę Argot, obie walczące strony, stworzył odłamek 12 światów i sprowadził epokę lodowcową na Dominarię. Co prawda Fryksja jest mniejszym planem, ale może to i lepiej. Problem polegał na tym, że nikt nie wiedział, jak ten Silex uruchomić. Stąd Teferi wpadł na pomysł, żeby cofnąć się w czasie do jedynego znanego w dziejach momentu, kiedy garnek został wykorzystany i zobaczyć, jak Urza tego dokonał. Nasz ekspert od magii czasu miał jednak świadomość, że zabawa z czasem jest niemal niewykonalna. Setki lat badań Urzy nad tym zagadnieniem doprowadziły go jedynie do odkrycia, że srebro jest niepodatne na negatywne efekty takiej podróży. Stąd wziął się przecież Karn, ale jego nie było na podorędziu. Powstała jednak inna robocza idea. Gdyby tak nie przenosić się fizycznie w czasie, a jedynie duchowo? Co gdyby skorzystać z umiejętności Kai, zbudować odpowiednią kotwicę pozwalającą wrócić duchowi do ciała i spróbować namierzyć właściwy moment i przenieść się tam w formie ducha? Jako że nie było specjalnie wiele innych dobrych pomysłów, to grupa skorzystała z tego. Zespół składający się z Wren and Seven, Elspeth, Chandry i Nissy oraz Jodaha miał bronić wieży, kiedy Teferi i Kaya będą podróżować w czasie w maszynie zbudowanej przez Sahili. Wieża, o której wspominałem, to najprawdopodobniej siedziba samego Urzy z czasów Wojny Braci. Ta trudno dostępna, zaginiona pośród mgieł konstrukcja przetrwała tysiące lat. A żeby było zabawniej, to podstawę mechanizmu kotwicy stanowić miał dawny projekt Urzy z czasów Akademii Tolarii. Sahili mocno go upgrade'owała, natomiast do zasilania wykorzystali Power Stone'a, który zasilał wcześniej Weatherlight'a, a który Danita wykradła razem z Braids, kiedy statek ulegał fryksjańskiemu zepsuciu.
Dodatkowo potrzebny był jakiś magiczny przewodnik i w tej roli idealnie sprawdził się Moonsilver Key przywieziony z Innistradu. Przygotowania wymagały dużo pracy, prób i błędów, a przy tej okazji dzięki wspomnieniom Sahili mamy możliwość poznać sekret Gontiego. Pamiętacie może, że półświatkiem Kaladeszu rządzić miał Etherborn zwany Gonti. Ta krótko żyjące istoty, będące odpadkiem powstającym w procesie rafinowania Etheru, najczęściej spędzają swoje życia na jego celebracji i świętowaniu. Gonti jednak zajął się przestępczością. Władze ignorowały jego poczynania, bo przecież takie istoty żyją raptem kilka miesięcy, max 2 lata. Gonti jednak ma w sobie wbudowany pewien artefakt. Jego serce pozwala mu żyć w zasadzie w nieskończoność, ponieważ zasysa eter z powietrza i na bieżąco wzmacnia i przedłuża jego istnienie. Pewnego jednak dnia dojść musiało do jakiegoś uszkodzenia. Król zbrodni porwał więc Sahili i zmusił ją do naprawy, grożąc zabiciem dość licznej rodziny naszej rzemieślniczki. Miała w swoich rękach jego życie, ale i masę innych żyć, które mogłaby uratować, powstrzymując złego Etherborna. Postanowiła jednak faktycznie naprawić uszkodzenia, przy okazji dowiadując się, że Gont jest jeszcze z tego pokolenia, kiedy Etherborni byli po prostu zabijani zaraz po narodzeniu. Jego podejście do życia nie jest więc tak zupełnie czarno-białe. Okazuje się również, że jego groźby były puste, a ich rodzinie tak naprawdę nigdy nic poważnego nie groziło. Wróćmy jednak na Dominarię. Prace szły pełną parą, jednak Sahili nadal nie była w stanie ukończyć urządzenia, które cały czas w zagadkowych okolicznościach nie działało. Nie miało to żadnego logicznego wytłumaczenia, jednak w trakcie jednej z prób Kaja i mieszkanka Kaladeszu dostrzegły zarys pewnej postaci. Okazało się, że inny z artefaktów dostarczonych przez Teferiego skrywał w sobie ducha, który negatywnie wpływał na eksperyment. Skoro udało się namierzyć źródło problemu, to zespół podjął próbę rozwiązania go. Nie było to jednak takie proste. Ostatecznie zdołali jednak odkryć, że strażnikiem zagadkowej kuli jest duch jednego z najważniejszych dowódców armii Urzy, generała Sharamana. Rozżalony duch, którego synowie, wnukowie, kuzyni i dzieci zostały pochłonięte przez wojnę toczoną przez dwóch braci. No nie dało się z nim jakoś dojść do porozumienia i Kaja musiała skorzystać ze swojej mocy, by ostatecznie go odprawić. To jednak nie koniec wątku samej kuli. Została ona przekazana Jodachowi, który podjął próbę rozpracowania tego, czym ten przedmiot właściwie jest. Teferi znalazł go w jednej z ukrytych skrzyń, a okazało się, że jest to ostatni żart Urzy w stosunku do swojego ucznia. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Urza chciał, by Teferi stał się jednym z jego tytanów, którzy najechali Phyrexii. Zależało mu na tym tak bardzo, że wsparł nawet prośby Teferiego i wspólnie zamknęli jeden z punktów ataku Phyrexian w czasie pierwotnej inwazji. Ostatecznie jednak Teferi w kluczowym momencie zaśmiał się Urzie w twarz i wyfazował siebie i cały Zalfir. Mimo to Urza wśród swojego spadku pozostawił tę właśnie kulę, na której wygrawerowano: wróć do samego początku i powitaj mnie odpowiednio. Najbardziej znany wędrowiec wszechczasów spodziewał się, że Teferi kiedyś wróci i odnajdzie tę kulę. Traf chciał, że wpadła w ręce bezpośredniego potomka Urzy, wszak Jodach był jego prawnukiem. Znał on więc historię pewnego zaklęcia, którego zresztą nauczyła go Joyra, a którego autorem był Teferi. Jako młody student na Tolariańskiej Akademii znany był z Psoti Psikusu. Jednym z takich właśnie był jego powitalny uścisk, który miał w sobie nieco elektryczności, która raziła nie tylko uczniów, ale i wykładowców. Teferi nie oszczędził tego żartu nawet samemu Urzie. To był też klucz do kuli. Jodach przeniósł się do kieszonkowego planu, który przed wiekami stworzył Urza, podobnie jak Meditation Realm, w którym utknął Bolas z Uginem. Urza stworzył sobie miejsce, które było idealnym odwzorowaniem jego chatki, w której mieszkał przez lata razem z Xanczą, a później również z Szatepem. W tejże chatce ukrył schematy, plany i zapiski swoje i swojego ucznia Tavnosa. Bezcenne źródło informacji zachowane i zbudowane tak, by mogło trafić w ręce Teferiego. Mało tego, znajdowały się tam również dwa konstrukty, Xanczy i Ratepe, w zasadzie Miszy. Nie miały wiele wspólnego z oryginałami, ale stanowiły ciekawy plot twist. Dzięki odnalezionym tam planom Jodach zaczął wzmacniać obronę wieży, tworząc armię mechanicznych obrońców. Było tam również kilka wersji kroniki Antiquities War, spisanych ręką żony Urzy, Kylie Bin Krug. To dzięki temu Teferiemu łatwiej było namierzyć dokładne miejsce i czas, którego szukali, a wszyscy mieli świadomość, że czas coraz bardziej im się kończy. Kotwica była niemal sprawna, kiedy wreszcie doszło do ataku. Masy Phyrexian wylały się zza wzgórz i ruszyły na obrońców. W tamtej chwili w okolicy była jedynie Nissa, Wren, Elspeth i Jodach.
Reszta działała gdzieś w multiverse, agitując i przygotowując się do innych starć. Grupa miała jednak w zanadrzu kilka niespodzianek. Elspeth od dłuższego czasu zresztą trenowała razem ze zbudowaną przez Jodaha armią konstruktów. W ten sposób dochodziła do siebie, trawiąc informacje zdobyte na New Capennie i próbując pogodzić się z sytuacją Ayaniego. W ogóle musicie pamiętać, że tak naprawdę Elspeth nie znała nikogo z zebranych, a jej łącznikiem był zawsze Ayani. Mimo to zaczęła się na swój sposób integrować z grupą, na przykład wspólnie opłakując Jaye, czy dogadując się z Chandrą i wierząc, że jest jeszcze ratunek dla Ayaniego. Swoją drogą, nie wspomniałem wcześniej, ale koci wędrowiec również był obecny przy rozbieraniu Karna i rzucił w Tezzereta płaszczem Elspeth. Wędrowiec z ramieniem Zeterium odczytał ten gest jako podświadome wołanie o pomoc ukrytego gdzieś głęboko pod fryksjańskim olejem Leonina. Wróćmy jednak do bitwy. Dwie siły starły się ze sobą. Jodah i Elspeth wysforowali się do przodu, kiedy Nissa i Vren zostały u stóp wieży, by pilnować samego wejścia i kupić Teferiemu jak najwięcej czasu. Początkowo dzięki pułapkom, broni zbudowanej przez Sahili i własnym umiejętnościom obrońcom szło nieźle. W pewnym momencie Fryksjanie się wręcz wycofali, co znając ich zajadłość i skłonności potęgowane przez czarny olej, wydawało się wręcz nieprawdopodobne. I takie w sumie było, bo już w następnej sekundzie ich miejsce zajął gargantuiczny behemot, większy od wieży, gotów ją po prostu zmiażdżyć. Nadzieja niemal umarła. Niemal. Jodah miał bowiem jeszcze jednego asa w rękawie. Jaya podzieliła się z nim jednym ze swoich bardzo efektownych zaklęć. Początkowo planował wykorzystać je z Chandrą, wszak wymagał użycia ognia. Ale z drugiej strony od ognia do światła nie jest wcale tak daleko, a Elspeth, która na nowo uwierzyła w siebie, znalazła w życiu cel, nadawała się do tego idealnie. I tak z pomocą Jodaha skoncentrowała całą swoją magię, która zaczerpnęła z many wszystkich światów, gdzie odegrała jakąś rolę. Alara, Teros, Mirrodin, Capenna, Dominaria, po czym dokonała eksplozji. Dosłownie odparowała fryksjańskiego behemota. Straciła na to wszystkie swoje zasoby. I wtedy na scenę wkroczyła Rona, która na swój pierwszy cel obrała Jodaha, z którym miała rachunki do wyrównania za to, co wydarzyło się na Yavimai. Powaliła go szybkim i skutecznym ciosem, po czym wzięła się za Elspeth. Ta pozbawiona siły i mocy broniła się jak mogła, a zwycięstwo zapewniło jej doskonałe umiejętności władania mieczem. Pozwoliła Ronie zyskać przewagę i zadać cios, który przebił jej tarczę i wbił się głęboko w ramię, natomiast Elspeth zrobiła to tylko po to, by samej zyskać otwarcie i zadać cios, który pozbawił Ronę przytomności. Ugrzęzły tak razem nadziane na swoje miecze, kiedy Jodaha opuszczało życie. Wtedy na scenę wkroczył nikt inny jak fryksjański dowódca na Dominarii, Tezzeret. Zamiast jednak dobić swoich przeciwników, zgarnął nieprzytomną Ronę, pomógł Elspeth i się zawinął. Biała Walkerka skorzystała z resztek Halo, które zebrała ze sobą z Capenny, by ratować Jodaha. Mogłoby też wam się wydawać, że na placu boju były jeszcze Vren i Nissa, ale one miały ręce pełne roboty, bo kiedy pierwsza fala Phyrexian Rony wywabiła Elspeth i jej mechanicznych żołnierzy, druga fala, składająca się ze skompletowanych mieszkańców Nowej Argrivii, pod osłoną mgły przypuściła atak na samą wieżę. O tym, jak to dalej przebiegało, opowiem wam jednak w kolejnym materiale. Dzięki za waszą uwagę. Polecam się z innymi moimi socialami oraz Patronite'em. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!